Tu Kazimierz, dzień dobry Państwu. Wchodzimy do San Pedro Municipal del Cusco, miasto. Bienvenidos Mercado. Wchodzimy do takiego, na takie targowisko, zadaszone targowisko. Tutaj są stoiska. Zobaczymy zaraz, co tutaj jest. O ludzie, ogromna hala, tu długości może 150-200 metrów, szerokości też co najmniej 100 metrów, podężna hala. Burczaki albo indory jakieś, tutaj kiełbasy wyrabiane na miejscu. Kiełbasy wyrabiane na miejscu. No jest prawie półmilionowe miasto Cusco. Całe świnie. Co? Tak. Nawet cała świnia tu jest. Kurczaki, mięso. Wieprzowe. Owoce. Zobacz, jak wygląda papaja. Tu pani ja tu nic nie odczytam, bo ja muszę musiał mieć okulary. Papaja. Naranja con papaja, señora? No, ładnie. Musiałam mieć okulary i zobacz, jakie wielkie, papaje. Ja takich w życiu nie widziałam, nawet panami. Dostaliśmy cennik do przestudiowania. Tak. 5, 6. Ale za kilo czy za co? Nie, to ona robi z tego sok. To robi sok i tu jest za 5 czy za 6, z czego, czy z grejpfrutu, czy z czegoś. Okej. Okay. I changed my mind. Jakie tutaj owoce. No półmilionowe miasto, no to musi mieć takie targowisko. W Warszawie było na miejscu, gdzie teraz jest Stadion Narodowy. A gdzie przeniesiono to targowisko, to nie wiem. Będzie pomarańcze albo... Marchewka, buraczki. Buraczki jakieś, ogórki, ananasy, pomarańcze, banany, ananasy i jakieś nieznane owoce też. Po co mamy? Nie możemy w dolarach płacić, tylko musimy wymienić pieniądze. Tak. No prowadź dalej, bo ty jesteś za przewodnika. Piękne chusty, czy jakieś koce, ale... Demonstracja. Kampania wyborcza na rynku, tak jak w Polsce. Samobrona reklamowała się. Peru Libertario. Korzystają. No prowadź dalej. Korzystają, że tu jest dużo ludzi. Rozdają urodki.
i kandydatki. PL to Polska chyba. No, tak się prowadzi kampanię. Na kogo głosuje? Przywitał się ze mną prezydent, kandydat na prezydenta PR, się nazywa Władimir. Proszę? Władimir Cero. No to, to będziemy na niego gotować. Ale Władimir Cero to jest kandydat na prezydenta PR na 2016. To poważna sprawa. Tak, prezydent. To widzisz, nie wiedziałem, bo bym ci zrobił lepsze zdjęcie. Co? Nie wiedziałem, bo by ci zrobił lepsze zdjęcie. Orkiestra i się i ręce mi podał, przywitał się. To jest kampania prezydencka. Tak. Poważna sprawa. Peru prezydent 2016. To poważna sprawa. Na pewno kandydat z Platformy to jest, bo z PiS-u, jakby był z PiS-u, to by kobiety go chwaliły, a tu kobieta nie chwali. Kobieta nie chwali. Ale trzymaj tą ulotkę, się potem zapytamy się w hotelu, co to za kandydat. Ile truskawek. To jest taka w kapeluszu typowa peruwianka, zobacz ją. Ona tutaj za mną jakieś stoi, pod podgnite, tak? A tu... No, to, a ty się nie przywitałeś z prezydentem? Nie, bo ja robię zdjęcie. No ale to... orkiestrem z kwiatami. Z kandydatem. Jeszcze raz go zobaczę. Balony rozwalone. To idzie drugi kandydat. A idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy. Bo nie mamy czasu. No prowadź. O, jakie chałki. To wygląda jak nasza chałka, nie? Ładnie pachnie? Ładnie pachnie. Tu jakieś bułki. Nie, chleb, bułki, chałki. Ogromne. A co? Poznajesz? Co to za owoce? Myślę, że to są figi. To są rękawia do skupstwa. Migdały. Nice.
ci się sery? Wyglądają bardzo ładnie. Ryby. Czosnek. Tutaj ludzie spożywają od razu, coś sobie kupują do jedzenia. A to co to są ziemniaki? Pieczarki. Nie, to nie są pieczarki. To jakieś podobne do ziemniaków. Złoty 50, kartofle 2, a to nie wiadomo. Papryka, imbir, pomidorki. Tak, już starczy. Mi się filmik kończy też. Ostrożnie po schodach. Pamiątki, zabaweczki, ziemniaki, fasola, grosz, kapusta. I tu jest taki bar, że można kupić i od razu spożywać. Policjantki przyszły sobie zjeść. Mają przerwę w Wizdaniu. To ja wyłączam kamerkę. To na razie tyle z targowiska miejskiego w Cusco, Peru. Jest to miasto półmilionowe, położone w Andach na wysokości 3,5 tysiąca metrów. Widzieliśmy również w trakcie, jak pokazywałem to targowisko, widzieliśmy kampanię wyborczą kandydata na prezydenta 2016. To na razie tyle, pa, pa, bye, bye.